Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Chrzest w Kościele, wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 25 marca 1992 roku. Czytamy w Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Święta i organicznie ukształtowana natura społeczności kapłańskiej aktualizuje się przez sakramenty i przez cnoty. Oznacza to, że realizacja kapłaństwa powszechnego związana jest z sakramentami, które z pewnością spełniają podstawową rolę w życiu chrześcijańskim. Sobór łączy sakramenty i cnoty. To wymowne połączenie z jednej strony oznacza, że życia sakramentalnego nie można sprowadzić jedynie do zbioru słów, rytualnych gestów. Sakramenty są wyrazem wiary, nadziei i miłości. Z drugiej podkreśla ono, że rozwój tych i wszystkich innych cnót w życiu chrześcijańskim pobudzany jest przez sakramenty. Możemy więc stwierdzić, że w ujęciu katolickim kult sakramentów znajduje swe naturalne przedłużenie w rozkwicie życia chrześcijańskiego. Sobór mówi przede wszystkim o sakramencie chrztu. Sakramencie, dzięki któremu człowiek, stając się członkiem Kościoła, uczestniczy we wspólnocie kapłańskiej. Czytamy. Wierni przez chrzest wcieleni do Kościoła, dzięki otrzymanemu znamieniu przeznaczeni są do uczestnictwa w kulcie religii chrześcijańskiej i odrodzeni jako synowie Boży. Zobowiązani są wyznawać przed ludźmi wiarę, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła. Tekst ten zawiera bogate nauczanie Nowego Testamentu, rozwinięte przez tradycję ojców i doktorów Kościoła. W obecnej katechezie pragniemy uwydatnić jego istotne punkty. Sobór przypomina najpierw, że poprzez chrzest zostajemy włączeni do Kościoła, ciała Chrystusa. W tej wypowiedzi rozbrzmiewa echo słów świętego Pawła, który pisał: Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Ważne jest podkreślenie roli i wartości chrztu jako momentu wstąpienia do wspólnoty kościelnej. Także i dzisiaj wielu ludzi, nie doceniając tej roli, zaniedbuje lub opóźnia przyjęcie chrztu, zwłaszcza dzieci. Zgodnie jednak z tradycją Kościoła, życie chrześcijańskie nie rozpoczyna się po podjęciu przez człowieka prostej decyzji, lecz poprzez sakrament zawierający w sobie boską skuteczność. Chrzest jako sakrament, czyli widzialny znak niewidzialnej łaski, jest bramą, dzięki której Bóg działa w duszy, również w duszy nowonarodzonego, by złączyć ją ze sobą w Chrystusie i w Kościele. Dopuszcza ją do uczestnictwa w odkupieniu. Napełnia ją nowym życiem. Włącza ją do wspólnoty świętych. Otwiera przed nią dostęp do wszystkich pozostałych sakramentów, które prowadzą życie chrześcijańskie do pełni rozwoju. Dlatego chrzest jest niejako powtórnym narodzeniem, dzięki któremu Syn Człowieka staje się Synem Boga. Sobór mówi bowiem o ochrzczonych. Odrodzeni jako synowie Boży. Słyszymy w tym zdaniu echo słów apostoła Piotra, błogosławiącego Boga Ojca, ponieważ w swoim wielkim miłosierdziu na nowo zrodził nas. I odnajdujemy w nim także nauczanie samego Jezusa, przytoczone przez świętego Jana w opisie rozmowy z Nikodemem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jezus poucza nas, że nowe narodziny są dziełem ducha. Podkreśla to list do Tytusa, zgodnie z którym Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Już Jan Chrzciciel zapowiedział chrzest w Duchu Świętym. a Jezus mówi nam, że Duch Święty jest ożywicielem. Wyznajemy wiarę w tę objawioną prawdę, powtarzając wraz z kredo nicejsko-konstantynopolitańskim et in spiritum sanctum dominum et vivificantem. Chodzi o nowe życie, poprzez które stajemy się dziećmi bożymi w sensie ewangelicznym. Chrystus włącza wierzących w swoje synostwo poprzez chrzest, który ustanowił jako chrzest w duchu. W nim dokonują się duchowe narodziny do nowego życia, będącego owocem odkupieńczego wcielenia. Dzięki sakramentowi istota ludzka żyje życiem Chrystusa zmartwychwstałego. Jest to wymiar soteriologiczny chrztu, o którym święty Paweł mówi: my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych. Ten fragment listu do Rzymian pozwala zrozumieć dobrze kapłański aspekt chrztu. Pokazuje, że przyjęcie chrztu oznacza osobiste zjednoczenie się z tajemnicą paschalną Jezusa, stanowiącą jedyną kapłańską ofiarę, naprawdę doskonałą i miłą Bogu. Dzięki tej jedności każdy ochrzczony staje się zdolny do uczynienia z całej swojej egzystencji ofiary kapłańskiej złączonej z ofiarą Chrystusa. Wraz z życiem Chrystusowym chrzest udziela duszy Jego świętości jako nowego warunku przynależności do Boga, obok wyzwolenia i oczyszczenia, jak przypomina święty Paweł Koryntianom. Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Zgodnie z nauczaniem apostoła, cały Kościół zostaje oczyszczony przez Chrystusa obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo. Staje się on święty i nieskalany w swoich członkach, gdy przyjmują chrzest, uwalniający ich od grzechów, z czego korzysta również cała wspólnota, której chrzest wytycza stałą drogę duchowego wzrostu. Jest rzeczą jasną, że z uświęcenia chrzcielnego rodzi się dla chrześcijan, zarówno indywidualnie, jak i dla całej wspólnoty, możliwość i obowiązek życia świętego. Według świętego Pawła ochrzczeni umarli dla grzechu i powinni wyrzec się grzesznego życia. Rozumiejcie, mówi apostoł, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. W tym sensie chrzest sprawia, że uczestniczymy w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, w Jego zwycięstwie nad mocami zła. Taki jest sens obrzędu chrzcielnego, podczas którego kandydatowi zostaje zadane pytanie: czy wyrzekasz się szatana? Po to, by w odpowiedzi podjął zobowiązanie do całkowitego wyzwolenia się od grzechu, a więc spod władzy szatana. W całym ziemskim życiu trzeba zaangażować się w walkę przeciw zwodniczym działaniom szatana. Będzie to piękna walka, która uczyni człowieka bardziej godnym jego powołania do życia w niebie, ale również bardziej doskonałym. Z tej podwójnej racji pytanie i odpowiedź, które dotyczą tego zobowiązania, powinny pojawić się także podczas chrztu dziecka, mówiącego za pośrednictwem rodziców oraz rodziców chrzestnych. Na mocy sakramentu zostaje ono oczyszczone i uświęcone przez Ducha Świętego, który przekazuje mu nowe życie jako udział w życiu Chrystusa. Oprócz ożywiającej i uświęcającej łaski Ducha Świętego, otrzymujemy na chrzcie pieczęć, zwaną znamieniem, o którym apostoł mówi do chrześcijan: zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Znamię jest znakiem przynależności. Ochrzczony człowiek staje się bowiem własnością Chrystusa, własnością Boga, i w tej przynależności urzeczywistnia się jego podstawowa i ostateczna świętość, z racji której święty Paweł nazywa chrześcijan świętymi. To właśnie w świętości powszechnego kapłaństwa członków Kościoła wypełnia się w nowy sposób dawna obietnica: wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Jest to uświęcenie ostateczne, trwałe, dokonujące się przez chrzest i utrwalone w niezatartym znamieniu. Sobór Trydencki, interpretując tradycję chrześcijańską, określił znamię jako znak duchowy, niezatarty, pozostawiony w duszy przez trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo. Nie znaczy to, że chodzi o znak widzialny, nawet jeżeli u wielu ochrzczonych widoczne są pewne jego konsekwencje, takie jak poczucie przynależności do Chrystusa i do Kościoła, ujawniające się w słowach i czynach chrześcijan, prezbiterów i świeckich, naprawdę wiernych. Jednym z objawów może być gorliwa troska o Boży kult. Istotnie, zgodnie z piękną tradycją chrześcijańską, przypomnianą i potwierdzoną przez Sobór Watykański II, wierni dzięki otrzymanemu znamieniu przeznaczeni są do uczestnictwa w kulcie religii chrześcijańskiej, to znaczy oddawania kultu Bogu w Kościele Chrystusowym. Na podstawie tradycji święty Tomasz z Akwinu twierdzi, że znamie jest mocą duchową, dzięki której możemy uczestniczyć w kulcie Kościoła jako jego członkowie, powołani do zgromadzenia, zwłaszcza do ofiary eucharystycznej i całego życia sakramentalnego. Ta zdolność jest trwała, nie można jej utracić, znamie jest bowiem niezatarte. Trzeba z radością odkrywać ten aspekt tajemnicy nowego życia zapoczątkowanego przez chrzest, pierwsze sakramentalne źródło powszechnego kapłaństwa, którego podstawowym zadaniem jest oddawanie kultu Bogu. Chciałbym w tym miejscu dodać, że z uzdolnienia związanego ze znamieniem wynika misja, a więc i odpowiedzialność. Kto został obdarzony świętością Chrystusa, powinien ukazać ją światu w całym postępowaniu, a więc podtrzymywać ją życiem sakramentalnym, zwłaszcza przez uczestnictwo w uczcie eucharystycznej. Znamie jest żywotne dzięki łasce Ducha Świętego otrzymanej w chrzcie. Dzięki jej dynamizmowi rozkwita w nas życie Chrystusa kapłana, Chrystusa oddającego doskonały kult Ojcu przez wcielenie na krzyżu oraz w niebie i dopuszczającego chrześcijanina do udziału w swym kapłaństwie w Kościele, który został ustanowiony przede wszystkim po to, by odnawiać w świecie jego ofiarę. I tak jak Chrystus na ziemi podporządkował całe swe życie ofierze kapłańskiej, podobnie jego następcy, indywidualni i jako wspólnota, powołani są do rozwijania zdolności do poświęcenia, jaką otrzymali wraz ze znamieniem. Muszą to czynić w duchu powszechnego kapłaństwa, do którego zostali dopuszczeni przez chrzest. Sobór podkreśla szczególnie wagę świadectwa wiary. Odrodzeni jako synowie Boży, ochrzczeni, zobowiązani są wyznawać przed ludźmi wiarę, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła. Istotnie, owocem chrztu według św. Pawła jest oświecenie. Zajaśnieje ci Chrystus. Ochrzczeni po wyjściu z mroku powinni żyć w tej światłości. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. To życie w światłości wyraża się również w publicznym wyznaniu wiary, którego pragnie Jezus. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. To osobiste wyznanie chrześcijanin czyni na mocy łaski chrztu. Jest to wyznanie wiary od Boga otrzymanej za pośrednictwem Kościoła, jak mówi Sobór. Wpisuje się więc w wyznanie Kościoła powszechnego, który codziennie czynem i prawdą zgodnie odmawia kredo.